stać! To pomyłka! Pomyłka? To ciekawe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy tu wojnę. A wojny wygrywa się zabijając wrogów. Pomyliłem się gdzieś? Wiedźmin jest posłem. Idziemy do Saski. Dość nietypowy jak na posła. Nie wiem, czy zauważyliście, ale musieliśmy przejść przez dość nietypową mgłę, w której typowy poseł... Wystarczy. Do Wergen was nie wpuścimy. Ale możecie przekazać poselstwo dowódcy straży. Siedzi pod bramami miejskimi. Typowy elf. Chodźmy, Geralt. Uszczypnij mnie, Burdon, bo chyba przykimałem na warcie. To Geralt z Rivii i Zoltan Chivay. Może to iluzja? Albo zbłąkane widma z pobojowiska? Może by tak obuszkiem pomacać dla pewności? Podrobić mordę Wiedźmina? Piwny aromat impregnatu brody Zoltana? Się jeszcze nie urodził czarodziej zdolny do takiej iluzji. Jarpen Zigrin! Niech mnie wszy oblezą, jeśli nie cieszę się na widok twej paskudnej gęby. Ten młodzian to Skalen Burdon. Geralt, co tak stoisz, jakbyś łopatę połknął? Nie wyściskasz starego kumpla? Witajcie. Triss wiele mi o tobie opowiadała. Mała Marygold? Co u niej? Mówię ci, Skalen, ten oto wiedźmin to uosobienie rycerskości. Wszystkie Seldkirki tego świata mogą się schować przy wiedźminie. A wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiemy. Ja rycerzem? Prędzej Zoltan tancerką. No to słuchajcie. Eskortowaliśmy na on czas transporty dla kedweńskiego wojska. Gdzieś w lasach Sherwell. Tak. Robiłem dla Henselta. No, ale nieważne. Wiedźmin podróżował wtedy z Triss i Ciri na południe. Dziewczyna, to był diabeł wcielony. A zaś czarodziejka zachorowała. Paskudne choróbsko się jej czepiło. W krzaki musiała latać co 5 minut. W życiu czegoś podobnego nie widziałem. A parę ciężkich kup strzeliłem, wierzcie mi. Raz jak zjadłem nieświeżego chomika. Miałeś mówić o rycerzach. Mówię, młokosie. Właśnie mówię. No i wiedźmin nosił ją w te krzaki. Kurował, leczył, mył. Normalna rzecz, że chłop dba o swoją babę. Przesadzasz z tą rycerskością. Ha! Triss nie była jego babą, ni żoną, ni kochanką. Była chorą kobietą potrzebującą pomocy. A on miał swoją misję tajemną. Mógł ją zostawić w mieście, mógł odejść, a nie zrobił tego. On się tak troszczy o wszystkich. Młodyś, Skalen, to nie wiesz, że być rycerzem to nie tylko młócić się z innymi po blachach i wygrywać turnieje. Ale ty pieprzy, Zigrin! Brakowało mi tego. Ciekawe, tej historii nie słyszałem. A tak w ogóle to co u małej Marygold? Nie najlepiej, porwał ją królobójca. Niedobrze, psia mać, niedobrze. Nie jesteście tu przypadkiem, prawda? Muszę się widzieć z Saskiem. Celem? Potrzebuję kilku magicznych zabawek, żeby pozbyć się upiornej mgły. A co ma do tego Saskia? Jedną z tych zabawek jest miecz Saski. I co ja mam teraz począć? Jorwet i Saskia zabronili wpuszczać obcych, a moi starzy druhowie chcą wejść. A? Tak źle i tak niedobrze. Jakoś się to obejdzie. Obejść to się da krowi placek na łące i to też nie zawsze. Zostaję z wami, Jarpen. Chcę się do was przyłączyć. Przyjmiesz mnie do krasnoludzkiego hufu? Czy cię przyjmę, Chivay? Czy ja cię, kurwa, przyjmę? Chłopie, ja cię dowódcą na wstępie mianuję. No, i problem mamy z głowy. Skalen, jesteś świadkiem. Zoltan nie jest już obcy. Aha. No, przedstawię cię Saski i to będziesz miał okazję wyklarować jej, o co chodzi z tym mieczem. Czy co tam zamierzasz? O miecz niech cię już głowa nie boli. Wzbiję się na wyżyny krasomóstwa. Będę chytry jak lis i delikatny jak młode cycuszki. Załatwię ci ten miecz, choćbym miał zgolić brodę. No i załatwione. Widzisz, Skalen, szykowała się tragedia. A będzie komedia. Młodzi teraz jacyś bez serca, bez nadziei.
Wiesz, co myśmy z Zoltanem pod Brenną widzieli? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwej. Wiecie może, gdzie mogę znaleźć burą chorągiew? Na tamtym świecie. Wszyscy zginęli podczas bitwy 3 lata temu. Miałem na myśli sztandar oddziału. To symbol śmierci. A, to akurat niewielki problem. Pochowaliśmy go razem z resztkami kedweńczyków. Gdzie? Za Wergen. Zaznaczę ci na mapie, jak tam dojść, bo droga nie jest prosta. W tych kryptach dzieją się dziwne rzeczy. To, że duchy kedwenów straszą naszych, to normalne. W końcu to najeźdźcy. Ale jeden z tych duchów to jakiś historyk, amator. Wypytuje wszystkich o bitwę i burą chorągiew. Rozejrzę się, dzięki. Triss może być w okolicy. Nie widziałem jej od choroba. To już 5 lat, jak wszyscy uznali cię za zmarłego. No w każdym razie, ostatnim razem widziałem ją w Rivi. Z tego, co udało mi się ustalić, królobójca zmusił ją do teleportacji gdzieś w te okolice. Po drugiej stronie mgły jej nie ma. Jak wyglądał ten królobójca? Wielki, łysy wiedźmin. Nosi wężowy medalion. Przykro mi, Geralt. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. A ja coś wiem. Jeden opój z Wergen twierdzi, że widział rudą babę, co spadła z nieba gdzieś w wąwozach. To po pierwsze. Potem tej baby szukała czarodziejka Filippa Eilhart. Stara rura. Wysłała po nią swoją pomocnicę i kilku chłopów do wąwozów, ale wrócili z niczym. A teraz pomocnica Filipy zniknęła. A czarodziejka chodzi zła jak osa. Nawet jednego chłopa zamieniła w prosiaka. Wiem od tych chłopów, że to nie była zwykła pomocnica, tylko agentka Nilfgaardu. I coś w tych wąwozach jednak znalazła. Może chodzi właśnie o Triss albo o tego wiedźmina. Panie Eilhart, czy stara rura, jak ją nazywa Jarpen, nie może przeboleć, że dała się oszukać. Uciekła na południe? W głąb Edirn? Kurwancka mać! Wychodziła przez główną bramę z godzinę temu! Poszła w kierunku mgły, myślałem, że robić jakieś magiczne pomiary czy coś! Ona zna się trochę na czarach, mogło jej się udać przejść. Chyba odwiedzę Szilarda po powrocie. Co z Jorvetem? Jest szansa, żeby się z nim spotkać? Nikła. Łazi za Saskią jak wierny pies, nie spuszcza z niej oka. Przynajmniej dziewczyna ma dobrą ochronę. Czego chcesz od Jorveta? Zdaje się, że nie jesteście przyjaciółmi. Ano nie, ale gdy widziałem go we Flotsam, miał coś, czego potrzebuje do zdjęcia klątwy. Może Saskia go przekona. Bo nawet jak się z nim spotkasz, to raczej nic ci po dobroci nie da. Nie mam wyjścia. Miło się rozmawia, ale czas działać. Ech, takie życie. Otwierajcie bramę. Idę po miecz. Chwila. Jakby udało ci się zdobyć jakimś cudem to mieczysko zaklęte, to może nie wynoś go przez główną bramę, bo jak wiewiórki zobaczą... Co proponujesz? Jest takie przejście. Zaznaczę wiedźminowi na mapie, a tobie sam pokażę. Może być? Może. W międzyczasie rozejrzę się za sztandarem. No to wpytę. No to wio! Zoltan, miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Wergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu? Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Wergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Pani... Nie jestem żadną panią. Na imię mam Saskia. Saskio, zdjęcie klątwy zajmie trochę czasu. Zdążycie się wycofać. Skojateli chłopi nie pokonają zawodowych żołnierzy w otwartej bitwie. Nie doceniasz ich. Chcesz zostać kolejną Aliréną? Chcesz, by ginęli z twoim imieniem na ustach? Wiesz przecież, że jeśli dojdzie do bitwy, tak się stanie. Wojownicy zginą szybką śmiercią. Później żołdacy pójdą w miasto. Nie oszczędzą nikogo. Zabiją mężczyzn, kobiety z gwałcą. Ładne wezmą do niewoli, a reszta umrze w cierpieniu. Widziałam już zdobyte miasta, wiem, czym ryzykuję. Dlaczego pomagasz Henseltowi? Dlaczego ryzykujesz życiem, próbując zdjąć klątwę? Nie mnie sądzić, kto jest dobrym władcą, a kto złym. Jest klątwa, to trzeba się jej pozbyć. To nie ma miejsca na politykę i moralne sądy. Tak, wiem, ale ty jesteś bohaterem. Ludzie opowiadają o tobie historie w karczmach, a trubadurzy piszą poematy o twoich przygodach.
Nigdy nie zaznałeś bata. Nikt nie kazał obciąć twojemu dziecku dłoni za kradzież jabłka. Nie wiesz, jak to jest usługiwać przy stole uginającym się od jedzenia, gdy twoja rodzina głoduje. Nie zrozumiesz mnie, bo nie wydajesz sądów moralnych. Ja nie mam takich ograniczeń i dlatego ostrzegam. Henselt to szuja. Uważaj na siebie i swoich przyjaciół. A z twojej rady nie skorzystam. Nie uciekniemy i nie poddamy się. No cóż, do zobaczenia, Saskio. Bywaj, Wiedźminie. Obyśmy nigdy nie musieli ze sobą walczyć. Możesz być spokojna, Saskio. Zabijam tylko potwory. Do zobaczenia, stary druhu. Tylko nie skedwenie mi tam za bardzo. I nie daj się zabić. Ty też, Zoltan. Bywajcie. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. Słyszałem, że masz grot włóczni Jorveta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijakę. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mhm. Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryfy ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło, grot jest twój. Dzięki, Skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Ktoś ty i czego tu chcesz? Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Kedwejska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Łżesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Vergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wodzem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Mylisz się. Chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Menno Cochorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Cochorn, prawdziwy ogar z nilfgaardzkiej sfory. Ale wielki wódz. Jeszcze nie raz utoczy Nordlingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Cochorn nie żyje, zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś, nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno, mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Vergen to co innego. Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. Po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Vergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni. Bądź tak dobry i przypomnij mi. Seldkirk po stronie Edirn i Vandergrift po naszej stronie. Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakry pod Vergen. Kapłan Krest wyprowadził nas z płomieni. Miał magiczny medalion chroniący przed ogniem.
Wielu się uratowało? Drużyna Zywika. Zywik. Najlepszy dziesiętnik w pułku. Udowodniłeś, żeś służył w Burej Chorągwi. Mogę zabrać sztandar? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna, bo wstrzymuje armię króla Henselta. Jednorożec powrócił? Stoi u wrót Wergen. Dzięki tobie może pomścić Burą Chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Bondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druhem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam gorzały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki, nawet jak mnie usiekli. Dobrze, że jesteś. To Nilfgaardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, Silasa i jeszcze kilku. Kazałem Wes ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Grzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta. Śliczna i ledwie żywa. Pada, z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot. Nefrytowa statuetka, nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to Triss zaklęta w posążek. To możliwe. Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. Idziemy z tobą. Zbierać się! Za późno. Percival gotów do drogi? Nie puszczą nas. Henselt ma swoje plany. Nie obchodzi mnie Henselt. Szilard ma Triss, muszę ją ratować. Nie możesz. Nie pozwolą nam odpłynąć, dopóki nie zdejmiesz klątwy, a na piechotę nie mamy szans. Gdyby chcieli jej śmierci, już byłaby martwa. Poza tym wiemy, gdzie się udał. Lokmuin, wiedźminie. Władcy i czarodzieje spotykają się w Lokmuin, by radzić o losach świata. Tam znajdziesz Triss. Obiecuję. Nareszcie! Masz włócznie, Sabriny? Nie tylko. Zdobyłem wszystkie artefakty. Nie pożałujesz tego. Chodźmy odprawić gusła. Tu zginęła. I tu naświniła. To złe miejsce. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica i palą jej świeczki! Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu. Pokażę ci gdzie. Płaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz, panie, narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała twoją śmierć. Dobra, powiedz, jak to będzie wyglądało. Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed 3 lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział, dawno gryzie ziemię? Chodzi o energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Pfu! Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrześ tę sukę. Z przyjemnością wbije jej dzidę w... Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę. Ale skąd mam wiedzieć kiedy? Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy ciebie. Uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą czy się pojawią? Zależy od aury, jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze. Mów, co mam rysować i miejmy to za sobą. Ty, panie, musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował. Stąd mam dobry widok.
Usyp królu duży równy okrąg w pewnej odległości od stosu. Zaczęło się. Masz dzielnych wojaków, panie. Boją się upiorów jak każdy! Kurwa, ile tego jest! Spokojnie, królu. Chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boję, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. Dopóki nie wyjdziesz poza runy, jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie, musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. Udało się. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że krasnolud przejdzie między nogami trolla. Na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie. Dobrze dla ciebie. Gorzej dla Edirn. Odciąłem cię od klątwy, ale ona wciąż ma moc. Duchy poległych wciąż walczą pod Vergen. Poradzisz sobie z nimi tak, jak poradziliśmy sobie z tą zwęgloną cipą. To będzie dużo trudniejsze. Wierzę w ciebie, a wiara czyni cuda. Potrzebuję artefaktu symbolizującego wiarę. Wiem. Detmold wspominał, dam ci ten medalion. Ale najpierw muszę się napić. Chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino. Zasłużyłeś na nie.